kochana rodzino, naszych kandydatów do diakonatu Piotra i Włodzimierza, kochani parafianie, tu tak licznie zebrani, goście, którzy przybyli z Polski, z Niemiec i z różnych zakątków Ukrainy i sami kandydaci Piotrze i Włodzimierzu. Dzisiejsze słowo, które przed chwilą usłyszeliśmy na tą piątą niedzielę wielkanocną, mówi wam bardzo wyraźnie: niech się nie tworzy serce wasze. Mamy dzisiaj mnóstwo, szczególnie my tutaj w Ukrainie, powodów, aby się tworzyć. Jaka będzie nasza przyszłość, kiedy w końcu zapanuje pokój, skończy się wojna, przelanie krwi. Wiele jest pytań, na które dzisiaj niestety, ale nie widzimy odpowiedzi, nie wiemy, jaka ta odpowiedź będzie. Ale wiemy, że mamy ufać Bogu i Bóg mówi bardzo wyraźnie, nawet w tym 14 rozdziale Ewangelii Jana, jeszcze raz w 27 wierszu mówi: niech się nie tworzy serce wasze i ani nie lęka. Wierzycie w Boga, wierzcie też we mnie. Kochani bracia Piotrze i Włodzimierzu, Bóg dzisiaj na początku tej waszej posługi diakonatu, która przygotowuje was do kapłaństwa Chrystusowego, do tego, aby być szczególnym narzędziem w ręku Boga, chcę wam pokazać, że chcę w waszym życiu dzisiaj bardzo konkretnie uczestniczyć. On i tak uczestniczył od momentu chrztu, ale dzisiaj poprzez to poświęcenie, poprzez tą posługę was do tego, że staniecie się częścią Kościoła, duchowieństwem Lwowskiej Archidiecezji, Bóg chce uczestniczyć w waszym życiu. W jaki sposób? Pierwszy, że chce wam okazać, że jest. Mówi nam Ewangelia: ja jestem. Jest w waszym życiu. Od momentu waszego zaczęcia, poprzez całe wasze wzrastanie w domu rodzinnym, w szkole, tutaj, w parafii, teraz w ciągu tych ostatnich lat w seminarium, w parafiach, gdzie dokonywaliście różnych praktyk, Bóg ciągle wam towarzyszy. Jakby się tam nie wydawało, wszystko, co się działo, było z Jego opatrzności. I w tym wszystkim warto dostrzec Jego miłość. To, do czego was Bóg dzisiaj szczególnie wzywa, to takiej drogi nawrócenia i kochania. Na czym polega dzisiaj taka szczególna posługa diakona, kapłana, biskupa, osoby życia konsekrowanego w Kościele, aby się ciągle nawracać i kochać. Kochać Boga, kochać ludzi. I to jest chyba najpiękniejsze, co też, o czym dzisiaj mówi dzisiejsza Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy. W jaki sposób mamy się nawracać? Usłyszeliśmy, że Jezus mówi nam o tym trzykrotnym swoim takim jakby przeznaczeniu, te trzy rzeczowniki. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jest to jakby takie, jak mówią ojcowie Kościoła i muzycy, crescendo wzrastającego zaufania do Boga. Crescendo, w którym czujemy to tą wzrastającą miłość Boga. I myślę, że dzisiaj Bóg chce, abyście doświadczyli, że On jest waszą drogą. Zawsze droga nam się kojarzy w jakimś kierunku. W starostamentalnej mentalności droga była powrotem do domu rodzinnego. Dzisiaj dla was już przestaje być dom rodziny tak ważny, chociaż dalej będziecie mieli więzi z swoimi bliskimi, ale tym domem rodzinnym jest miejsce, gdzie jest Bóg, gdzie macie relację z Bogiem. I każda droga, którą będziecie w życiu dokonywać, zawsze ma prowadzić was do świętości, do jeszcze większego zaangażowania się w życiu z Bogiem. Ja jestem prawdą. Bóg dzisiaj wam okazuje, że stajecie się narzędziem Jego prawdy. Dzisiaj słyszymy mnóstwo wiadomości, informacji, które ciągle gdzieś tam brzmią. Zazwyczaj są częścią prawdy albo są zmanipulowaną prawdą. Wy jesteście powołani do tego, aby głosić prawdę. Ludzie dzisiaj potrzebują, a szczególnie teraz w Kościele, żywego Słowa Bożego. Ludzie dzisiaj potrzebują, aby usłyszeć to Słowo, które daje życie. Słowo, które płynie z Ewangelii. Jesteście powołani do tego, aby żyć tym Słowem i dawać o nim świadectwo.
mówić o Nim tak, jak to przeżywacie. I jesteście powołani do tego, aby świadczyć o życiu. Jezus mówi, ja jestem życiem. Kochani moi bracia, dzisiaj tak często słyszymy o śmierci, o cierpieniu. Codziennie niemalże dochodzą do nas różne wiadomości związane z tą wojną, która trwa i która niestety pochłonęła tak wiele ludzkich istnień. I widzimy, że ta rana jest ciągle otwarta. Dlatego jedyne źródło życia, do którego Bóg nas zaprasza i w którym będziecie uczestniczyć bardzo blisko, jest Eucharystia. Jest to spotkanie, które my teraz też tutaj przeżywamy, w trakcie którego doświadczycie łaski święceń diakonatu. Myślę, że to jest wielkie zadanie, ale też i wielki przywilej, aby żyć Eucharystią, aby przeżywać ją jak takie szczególne spotkanie z Bogiem. I wtedy tak naprawdę nasze życie będzie zawsze przynosiło dobry owoc. Kiedyś rozważając Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, patrząc na życie Szawła, który staje się Pawłem, apostołem, który stał się apostołem poganów. My jesteśmy tymi poganami, dzisiaj chrześcijanami, ale to jest nasz apostoł, który w jakiś taki sposób szczególny stał się narzędziem w ręku Boga. Widzimy, że w jego życiu Bóg dokonał takiego cudu i tego cudu życzę, abyście wy doświadczyli, doświadczali ciągle i też innym pomagali doświadczać. Szaweł był w drodze. Jezus mówi, ja jestem drogą. Na tej drodze Bóg objawia mu prawdę. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Spada z konia. Ta prawda go zniewala. I po trzech dniach ciemności dochodzi, dostrzega do świadomości, że Jezus żyje, że zmartwychwstał, że w Jezusie jest życie. Dlatego, kochani bracia, niech to wasza posługa na drodze do kapłaństwa będzie tą drogą Szawła, kiedy będziecie doświadczać ciągle tej drogi. Będziecie na tej drodze doświadczać też, że Bóg objawia wam prawdę o was, o swojej miłości, o tym, czego pragnie od was. I abyście zawsze wyprowadzali każdego człowieka i siebie z ciemności do światła życia. Dzisiaj myślę, że to jest najbardziej potrzebne. Nie tylko tutaj, w Ukrainie, gdzie tego światła brakuje. Dzisiaj mamy bardzo dużo ciemności takiej duchowej, takiego zamknięcia, zranienia. Ale myślę, że cały świat dzisiaj jest pogrążony w takiej ciemności. A szczególnie nasz Kościół tego światła potrzebuje. Dlatego, kochani bracia, modlimy się za was i tak liczne zebrane grono kapłanów, wiernych, świadczy o tym, że my naprawdę chcemy i o to się modlimy, prosimy Boga, aby to wasze życie, ta wasza posługa diakonatu była drogą do świętości. Nie zmarnujcie tej okazji, tego daru, którym dzisiaj zostaliście obdarowani. Amen. Obecnie mający przyjąć święcenie diakonatu, wyrażał wolę przyjęcia święcenia.